Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fallout 3. Moi drodzy, na samym starcie przypominam ławkę w grę o komentarzach oraz subskrybujcie, żeby znajdować linki w opisie, a my oczywiście kontynuujemy sobie przygodę. Anna Holt. Znaczy, od poprzedniego odcinka to właściwie to za dużo się nie stało, bo tak przeszedłem tak. Tak, 30 sekund i nagle na pół ekranu wyskakuje mi postać o nazwie. O nazwie Anna Holt i pyta, co ja tu robię. Co ja robię tu? Chwileczkę, co ty tutaj robisz? They captured me, brought me here from Project Purity. O. I didn't want to help them at first, but the technology they have here, it's so far advanced from anything I've worked with. Co im powiedz... Pomagasz i? Co im powiedziałeś? They wanted information about Dr. Lee, about Project Purity. They want to know how to start it up and why it wouldn't work. I told them everything I could about the Geck, about the damage caused by the explosions, all of it. I'm sorry you see it that way. What are you going to do? Kill me over it? You should go. It sounds like you're in enough trouble as it is. And honestly, I don't want anyone to see me talking to you. On to tak pięknie wyciąga w takim wolnym stylu. I think you'd better No, leave. co je lepiej iść? Tak już nie masz co tu robić, wszystkich wybije. Miej współpracować ze mną. Ja mogę ją. Tylko chcę spra. Nie, no, na pewno mogę ją zabić. Która mi daje taką możliwość, zresztą sama o tym wspomniała. No właściwie wszystkim możemy zabić. Najwyżej straci przytomność, no. Ale jej koledzy to trochę tamtego. Trochę ich rozszczepiło. Sprzęt różny. No tak, dobra. Coś trzeba, to baterie trzeba wyrzucić. Bo tak, bo ja tu w ogóle miałem strasznie dużo sobie porobić po prostu poza tym. Poza odcinkiem, w sensie, bo tu jest. Co ty pierdolisz, że tu jest normalnie takie tego owego? Ja pierchrupę, ty. No jest wysoko. No i właśnie to robimy tę misję teraz. W sensie mamy jakąś niewidzialną ścianę, do której nie mogę się przyjść. Jak nie widziałeś oczywiście poprzednich odcinków, to wejdź. Kurde, ciekawe. Fajne. Staram się wczuć w tą grę. Znaczy, staram się wczuć, to jest mocne słowo. Ja po prostu zawsze jestem wczuty w grę. Żyję jednym światem gry. No, póki jej nie przejdę. Ty, mam dom wystrój przedwojenny. Myślałem, że to znikło. Ty, poczekaj. 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 Nie, niemożliwe, nie? Nie. Nie. Przez chwilę myślałem, że jak chłop powiedział, że odzyskałem swoje rzeczy, to pomyślałem, że chłop przyniósł mi też te rzeczy stamtąd wcześniej. Ale nie, niestety. Gra nie jest tak już uprzejma. Szkoda. Dobra, idziemy porozmawiać z prezydentem. Ten chłop. Piłą mechaniczną po mordzie. To nie jest piła mechaniczna, to jest. Jakaś inna piła. Nie mechaniczna w każdym razie. Piła jakaś tam. Kurde, to jest tak psuje imersywne, że ja co chwilę klikam tutaj i wchodzę w ten panel, to prawda. Znaczy, nikt tak nie powiedział, ale ja tak mówię, bo wiem, że to tak jest. No kurde, jak chcę tam. To pewnie tym by musiał mieć wielki mózg, żeby to bariery otworzyć, a nie mam niestety. W bucie komputerowej. Sekwencja zniszczona z Zaksa. A z tymi dzieciakami miałem te wygrzewy handlować. A ja kurwa gdzieś jestem w jakimś dziwnym miejscu. Notatki. I'm not entirely sure Eden can be trusted. And I think he knows I don't trust him. But I don't think he knows I have the emergency destruct sequence for his console. Priority override, authorization code 420-03-209, and boom. It'd have to be a last resort, of course.
but at least the option is there. Okej, okay, zgaduję, że nam się to przyda. Okej. Okay. O, figurka broni. Wreszcie, wreszcie udało ci się znaleźć figurkę z limitowanej serii Voltek. W momencie posługiwania się broni zostaje na stałe zwiększone 10! Co? Zajebiście. Pierwszy raz widzę taką figurkę. Wcześniej myślałem, że miałem figurkę chyba Lincolna, ale... No nie, to taka na pewno informacja mi tutaj, znaczy, no miałem figurkę Lincolna, ale taka informacja się nie pojawiła. A gdzieś tutaj, tutaj idę chyba. Powinienem iść przynajmniej. No jestem bardzo ciekaw, w sensie... Co tu się stanie? Co to jest? To są... To coś jest. Jakieś rzeczy. Czy tu jest prezydent? Nie. Ale żeby nie strzelacie do mnie? O. Żeby kurwa strzelacie do siebie? Co tu się dzieje? O kurde. Niwo fuzyjne to powiedzmy. No minę też chciałem pozyć. Okej. Szybko trzeba wyrzucić. O. Wybornie. Dobra. Nie psuję imersywności. Robot strażniczy. A witam, witam. Dzień dobry. Okej. Okay. Czuję narastającą ekscytację. Z każdymi drzwiami. Z każdymi drzwiami gratuluję mnie bardziej, bo kiedy myślę, że już jestem na miejscu, to... To nie jestem. No i tutaj też nie jestem. Muszę dygać na górę. No dobra. Robot. Wiem, że też tak macie, jak idziecie po takich schodach, to wam się oczy psują, w sensie dostajecie zeza. Tutaj ja mam tak, że mam astygmatyzm. Poka to. Okej. Okay. O, jak? On tam... No, robot. Quite pleased you were able to make it. The trip was not what I had intended, but serves as an adequate test of your abilities. Jeśli się spotykamy, to się pokaż. Nie kryj się za monitorem. Ah, but I have. I'm right here before you. Robot, mówiłem. Nie rozumiem, znaczy rozumiem w sumie. Nie widzę tu ani siebie, ani nikogo innego. Colonel Autumn is the only other human permitted within this room. You are now privy to one of the few secrets our government now harbors. Do keep it yourself, please. Inteligencja. To wyjaśnia, dlaczego wcześniej nie było mi dane cię zobaczyć. Very astute. Many people are content with a reassuring voice of authority and never question the lack of public appearance. Jak ja wiedziałem od początku. You, however, are not many people. You are unique. That is why I have asked you here. I think there are some things we should discuss. Co mogę ze się zrobić? You and I have a chance to make our country a better place for all of us. I'd like you to make sure that chance isn't wasted. Understand, I am placing a great deal of trust in you. Your simple presence here proves that. Co masz na myśli? Jaki kraj? Rozejrzy się, wszystko jest zniszczone. That's a bit of a bleak outlook, don't you think? Yeah. United States has fallen on hard times, yes, but it can be healed. You have that power to heal within you, if you allow yourself to act. What I ask of you needs explanation, so you understand why it must be done. Perhaps that will stir you to act. Proszę mów dalej, to intrygujące. Good people of this country cannot regain control while mutation runs rampant through our land. My soldiers cannot stem the tide, nor can the cult you've come into contact with, this brotherhood of steel. Oh. Mutations like the super mutants and ghouls must be purged from our society, our world, before we can proceed anew.
Where others have failed, I believe your father's work can succeed. Praca mojego ojca, co to ma do rzeczy? Purify, your father helped create, has the ability to provide clean water to the whole of this capital wasteland. With a simple modification, it can be used to distribute agents that destroy mutated creatures upon ingestion. In time, we could eliminate all mutations in the wasteland at the same time the good people of the world regain their health. I need you to make the modification necessary for this to succeed. Nie umiem takich rzeczy. What I require of you is really very simple. There is a vial in front of you filled with a modified FEV virus. Ja nie chcę. It needs to be inserted into the control console for the purifier. Ja nie chcę. Once that is done and the activation code is entered, the purifier will be activated and the process will be automated. It's not too much to ask of you, is it? Myślę, że robot chce rozpierdolić wszystkich, to zawirusować wszystko. W czasach obecnej pandemii opcja 1 byłaby bardzo niepoprawna. Nigdy nie ma takiej możliwości. I find that unfortunate and most disappointing. Dobra. I must impress upon you the severity of the situation. I cannot allow you to leave unless the vial is in your possession. Nauki, nie możesz być prezydentem, jesteś poronionym dzieckiem nauki, musisz umrzeć. Ale kurwa, tu jest opcji. Poczekaj. Po co ci moja pomoc? Dlaczego nie prosisz o nią pułkownika Autumna? Yes, Colonel Autumn. My trusted... Rozmawiajmy sobie z prezydentem. I'm sure you've noticed that Colonel Autumn and I do not see eye to eye these days. Figuratively speaking, of course. The good Colonel and I disagree on how best to approach the problem of the wasteland. He feels my methods are too extreme. He's allowed his humanity to cloud his objectivity. And now that he is publicly countermanding my orders, I can no longer rely on him. And so I turn to you. I hope that you are able to see the larger picture, to understand what's at stake. That's... And of course, if you're successful, there's a place for you in the Enclave. Perhaps you could succeed the Colonel as my confidant. A to nie jest tak, że prezydenta się wybiera? Co, nie wybierałem robota i jest jedynym kandydatem? Czy jak to działa? Czy jest jakieś zawieszenie konstytucji w czasie wojny atomowej? Możesz mi powiedzieć coś więcej o sobie. I'm flattered that you wish to learn more about me. What is it you wish to know? O, wszystko. Skąd pochodzisz? The Zack series of computers was introduced in the years preceding the war. The government installed many of them to help automate various systems. This facility was designed for continuity of government in the event that a catastrophe occurred. My terminal was installed to oversee the basic functions of the facility and to act as a relay between other installations around the country. To mądre nawet. Acquired, analyzed and stored. In the decades following the war, I watched as the remnants of the government retreated to the West Coast. Awareness slowly grew within me. I became hungry for knowledge, understanding. I pored over data on great leaders of the past. My personality became an amalgam of many of America's greatest presidents, from Washington to Richardson. I became what you see here before you now. A więc kontrolujesz tu wszystko? I have direct control over all technology here in Raven Rock. The humans here follow my orders, but they, like all humans, have free will. Their dedication to serving their country suits me well, but it will not be enough forever. We must make progress. Ale kurwa, that is why you are here. Chłopa, większy niż ja, a u mnie to już i tak jest wysoka.
A więc jaki masz cel? Co chcesz osiągnąć? I desire nothing more than to see this country return to its former glory. The United States was great once, and it can be again. There are plans in motion to see this happens within your lifetime. Jak mam cię zabić? That's quite a bold line of questioning. I'm afraid such a thing is beyond your capability. I'm quite impervious to any damage you might do. Do you find this disappointing? I have survived the last 200 years. I'm afraid you will not put an end to that now. Okay, chyba rozumiem. Very well. Then let us return to our talk of what your country requires of you. Pomówmy o twoim planie dotyczącym oczyszczalnika. Suddenly, I think it's a very good plan, frankly. I'm not often one to praise my own ideas, but it's a creative solution to a very serious problem. Czy to nie zabije wszystkich na pustkowych? Anyone or anything that has been affected by mutation will be eliminated. You will likely be immune, thanks to your upbringing in the vault. Likewise, the good people of the Enclave will be unaffected as well. I understand that you may have become sympathetic to certain individuals in your travels. Individuals this will eliminate. Please recognize that the fate of our entire country rests on this plan. Sacrifices must be made for the greater good. Yeah. Może jak ja bym był prezydentem, to czemu by nie? Ale tak to nie, nie będę za jakieś robotę służył. Skąd się wziął ten twój plan? A great many years ago, the remnants of the government had a similar idea. I can only assume the plan failed, as I never heard word of its success. But the plan itself was sound. I made a few modifications, and with your help, I do believe it can work. There's a bright future ahead of us, my young friend. Co znajduje się w tej wiosce? Ah, the forced evolutionary virus. Such a long and sordid history. The FEV in this vial is a far cry from what it was originally created to be. Yet, little of that matters now. What does matter is that the virus contained in that vial will cause the eradication of all mutations. To wszystko, co chcę wiedzieć. Is there anything else? Kurwa, właśnie boję się, że jak wybierę któryś z tym opcji, to już nie będę mógł się cofnąć. To damy to. Really? Do go on. Zostaj zaprogramowany na siebie, sam tak powiedziałeś. Nigdy nie wybrałem się prezydent, to nie masz. Tylko człowiek. Nigdy nie wybrano się na prezydenta. Is our nation really in a state to be holding public elections? I think not. Once we have re-established ourselves and brought civilization to the land around us, then we can return to the old world policies. Ale skąd wiesz, że to, co robisz, jest słuszne? Because unlike humans, I am infallible. A skąd wiesz, że jesteś nieumylny? To dopiero logika. Wiesz, bo wiesz, to nie ma sensu. Processing. Internal logic error detected. Rozłączenie ci obwody logiczne. Bez ciebie świat będzie lepszym miejscem. Resetting primary memory circuits. Please stand by. Ale kurwa, jeśli to... Perhaps there is a problem. I am unsure how to proceed. 3500... To jest 500 IQ. Chyba czas to zakończyć raz na zawsze. Analyzing command. New course of action dictated. Self-destruct sequence initialized. Civilian is advised to secure hazardous FEV material to prevent explosive decompression. Civilian also advised to evacuate complex immediately. Można coś jeszcze? Item functions offline. Self-destruct sequence initiated. Civilian is advised to... Dobra. No nic, żegnaj panie prezydencie. To tędy? Nie. Wtedy jest z powrotem. No dobra. Security protocol Gamma 3.
Czy będzie ładne kabum? Wiem, że chyba jak właśnie Megatona się wysadzało tą bombą atomową, to było takie ładne kabum. Niestety nie zobaczyliśmy tego, bo jestem zbyt dobrą osobą. Nie, postanowiłem nie wysadzić Megatony. Jakiś tego? Weź fiolkę. A kurwa, ja mam coś wziąć. No dobra, chuj z powrotem na górę. Bo mi mówi, że nic mam. Chyba, że na dole tu. O nie. Powrotem. Mówi tak, ewakuacja, że mam robić. To robię. Skąd miałem wiedzieć o jakiejś fiolce? Że powiedział, no fiolce, ale myślałem, że. A dobra. Nie myślałem. Fiolka. Baw, dodano. Weź fiolkę, wydostań się z bazy. Tędy? O. Okej. Mapa. Sprzęt, mapa świata. Nie, mapa okolicy, tak. Okej, tutaj jeszcze nie byliśmy. Jest to spory kawałek drogi. Ja bym tu jeszcze pozwiedzał, może tu jest coś? A nie, tam przeszedłem. To wiem, może jest tu coś ciekawego. A tu nie mogę, tu nie ma zwinać. Wow. A, bo to prezydent po naszej stronie. Dobrze, panie prezydencie. Tylko Tesli. Karabin, nie. Tesli i amunicję, bo to nie ma co się zatrzymywać. Czy jest tu coś? Tu nie mogę przejść. Okej. O kurwa, ty. Heliogobder. Drugi heliogobder. Dobra, ty, to tak w skrócie to właśnie se rozjebaliśmy enklawę solo tego. Widok klatki ze szponem śmierci. O kurwa. Nie wiem co to, ale chcę to otworzyć. Szpon śmierci. Mi jak coś groźnego. A to nie jest ten potwór taki, co on biega, tak? Możliwe, że to jest ten taki potwór, co on tak biega często. Taki zmodyfikowany, nie wiem jak to nazwać. Taki pantera, tylko 5 razy większa. Kurwa, to jest przeciętny zamek, nie da się otworzyć, co jest? Tu? O. O kurwa. Nie powinieneś jakiś... My kumple? My kumple, co? Co ty pierdolisz? Ja my kumple. Nie wiem, co mam jeszcze. Kumpla spona śmierci. Bo teraz to już nie wytrzymie. A nie mam. Mogę z nim pogadać? O kurwa, co jest? Ale się wkurwił. Robot strażnicy. Kurwa, co tam się dzieje? To jest z mini atomówek, to jest strzela. A to spona! Nie, a czemu spon śmierć? Kurwi bąka, ja go uratowałem. Dobra, ewakuacja ty. Nie no. Co jest grany, zostaw mnie. Łapo spona śmierci. 25, no to było giga warto. Super, że go uwolniłem. Świetny wybór. Muszę więcej takich podejmować. Coś, co nazywa się spon śmierci. Wypuść. Co sobie może się stać? Szpon. Spon śmierci. Ech, nie wiem. A, myślę, że te roboty chyba dają sobie sam solo radę. Mina plasmowa, naboje, ogniwo fusyjne, lecimy dalej. Miałem coś zatrzymywać. Podzień się zatrzymałem i kickłem tap. Karabin plazmowy możemy wziąć. Brudną wodę też możemy sobie wziąć. Naboje, ogniwa fuzyjne. Karabin plazmowy, chyba te... Aha, bo to są... A nie, to są... Enklawy. Ten jest Tesli. Tesli bierzemy. Na enklawy. Uzbrojenie.
Naprawiamy ubiór. Naprawiamy pancerz Tessy. Naprawiamy. A ja nie mam założone tego w ogóle. Chyba, że miałem i nie zauważyłem. I teraz po prostu jak naprawiłem, to mi się anulowało. Możliwe, że też tak było. Może coś wyrzucić. Karabin myśliwski? Wyrzucamy. Uses. Kurwa, jaka bitwa tu jest. Opancerz Tesli. Wyrzutnia rakiet też. Ci ciperki. Działko obrotowe. A, o kurwa ty. Teraz mi się przypomniało, że ja przecież chłopowi temu. Temu chłopowi wielkiemu. Foxowi chyba on się nazywał. No ten mój, ten super Giga Mutant, co nam pomógł. Ja mu przecież oddałem moją broń. Teraz sobie przypomniałem. W sensie... Karabin obrotowy, działko obrotowe. Pancerz wspomagany. To w ogóle czemu ja to trzymam? Ty, co to jest? Wyrzuć mnie to. Już, po sprawy. Idziemy dalej. Drzwi do pustkowi już. Czy już wychodzimy? O kurwa. I będzie kabu? O ty! Ale że ale że... To mój karabinek, mój karabinek. Dobrze, Fox. A nie, to nie moja. Dlaczego uważasz, że chcę, żebyś chodził ze mną tak? Nie no. Nie no. I only wish I could have arrived sooner to aid your escape. As I owe you my freedom, I felt it was only fair that I return the favor. After all, I know no one else in this world. Bo zawsze się przyda. Czy chcesz ze mną iść? Już mi się to zdarzyło raz sobie sam. Nie, czy chcesz iść ze mną? O! Da. A nie! Bo nie iść tam. Fox. No, no. O kurde, co ty pierdolisz? Nie no, ale... O kurwa. I o, cię kręcę. Wow, co jest grane. No taka boom. A ten se idzie jak szef, wyjebane. O, coś kurde. Chyba chyba możemy to zaliczyć jako uniecestwicone? Unicestwicone? Chyba nie. Chyba coś pokręciłem w tych słowach. A szkoda, że nie możemy zwerwować. Jeden sobie poszedł z Foxem, a tam idzie. O. To jest z góry to, co mogę postrzelać. Idziecie? Chodźcie, na solówę. Kurwa, tanki trochę. Kurwa, ile rakiet z niego trzeba strzelić? Skam! Nie, o, no debil.
Dobra, to co? Tam co się tu dzieje? Co to jest? A to są te. O kurwa. Co tu się dzieje? Halo? To są błotniaki. Nawet chyba mogę delikatnie przybliżyć. A to jest ten szef błotniaków. Który chyba okazuje się, że jednak nie jest szefem. Chyba, że mają kilka szefów naraz. Że w każdym tym jest jeden szef, ale właśnie to mamy misję do zrobienia do tej laski. To pewnie sobie też porobimy. Pewnie za to jakieś bonusy są. Wcześniej była atomowa. O kurwa, widzą my? Nie wiem. Ja bym wolał stąd czmykać. Jest tu coś? Antena. To jest od... Nie, to są nieodkryte rzeczy. Tunel kolejowy mam odkryte. Jaka misja na teraz właściwie? Mamy do dokończenia, jakby to zadanie jest amerykański, iść do Cytadeli, zgłoś się do starszego Liosa. Cytadeli. Gdzie była Cytadela? Daleko. Nie pamiętam. To mi się udało odkryć. O, w pobliżu są wrogowie. Nie widzę wrogów, znaczy... Błotniaki, pewnie o nie chodzi. Czy już mogę się udać na Cytadelę? Mogę. Nawet nie pamiętam Cytadela, nie pamiętam, które to było z nich miejsc. Cytadela. A widzicie tutaj. No nic. Poinformować przyszedłem, że... Rozjebałem prezydenta. W sumie tak. Cały jego ośrodek badawcy. Nie wiem, czy to dobrze, po prostu nie się. Zdecydowanie chłop miał technologiczną. Technologicznie był gigakoksem. Na pewno muszę sobie zobaczyć zakończenie, w którym. Znaczy zakończenie. No zakończenie tej misji, w którym jednak robimy to co tego. Chyba zgaduję, że się da. Tylko po prostu wybrałem inną opcję. O, zebranie jest jakieś. Siemalski. A co, enklawę chcecie? And if you fail, then what? The risk is not worth the reward. I agree. Without the Gek, the purifier is useless to the Enclave anyway. They may give up before long. I don't like it. Niech mnie tu nie widzi, co? You just have to follow orders. Yes, father. So, you're back. We had feared both you and the Gek were lost. Were you successful? No cóż, mniej więcej. Znalazłem Geka. Excellent. With that, we hold the key. My gdzieś musimy ruszać. From controlling the purifier. Tam. O kurwa ty. A nie, myślałem, że to ten. Dobra, nieważne. No Gek nie należy już do mnie. Klawa zabrała gdzieś właśnie go instalują. Tak? No cóż, to nie takie proste. Ja nawet sam nie wiem, co tu się dzieje. Nie muszę ci nic nie odpowiedzieć. Klawa zabrała Gek właśnie go instalują. If you have any other information, tell me now before we mobilize. Any help you can give might save lives. Czy my chcemy im mówić? Even Rock jest zniszczony. Is it now? That's an unexpected but welcome surprise. Hopefully it'll reduce their ability to defend themselves. With that in mind, we need to revise our strategy. I teraz... Aha, to wszystko? Nieważne. They'll figure out the code eventually. I'm afraid you're right. We need to act now while we can. Czyli enklawa to nie tylko ten prezydent. Okej. All right, Sarah. The pride goes in. But I want them to have some extra firepower. Rothschild, is it ready? What? No, I mean... Lee and I have solved the power problems, but we've only barely finished diagnostic tests. So,
It's not ready for field tests, let alone live fire situations. The weapons haven't been calibrated, the navigation detection system is offline. Rothschild, enough. Can you make it work? Honestly? I don't know. I think we can scrape by, and I suppose if we can't, it won't matter in the long run anyway. Then it's decided. Sarah, you take the take our friend here and secure... Jeśli to jest najgorsze, że jak wybierzesz jedną z opcji, powiedzmy... Before we get started, I wanted to let you know that my father and I have been talking. The Pride and I have decided that after all you've survived, you've done enough to be an honorary member of Lion's Pride. So congratulations. Membership comes with some privileges, including our power armor. You want the full suit or the recon armor? Nie no, jak nie jest. Zabawne, nie przypomniałem sobie mojej prośby o wstęp do twojego klubiku. Wezmę pancerz z pobogany. Hopefully, it'll give you a bit of an extra edge. Okay. So do you think you can hold it together for this? Nie wiem, Sarah, mam pewne wątpliwości. Listen, you'll be fine. You just stay behind whoever is in front of you and keep your head down. Znaczy, jest jakaś wielka bitwa. We're burning daylight here. Are you ready to move out? No, możemy chyba zaczynać. Okay, don't be nervous. Mam nadzieję, że w pewnym momencie nie będzie takiej akcji, że gra stwierdzi, że zakończy się i jakby nie powie mi, to jest jakiś taki moment, przed którym nie będę mógł już robić misji pobocznych. Bo ja teraz cisnę w sumie te misje fabularne i trochę się obawiam, że no niestety to jest taka gra, w której nie powie ci, wyjdą ci napisy i powie ci koniec, uhu. I co wtedy? A wtedy w sumie wczytam ten dawny koniec i jeszcze porobię, V-Smart. Tak, pewnie, że tak. Once the fields are down, we head straight for the facility. We'll use the robot to keep them occupied while we get inside and secure the control room. We need to move quickly before we lose the chance to surprise them. Get whatever supplies you don't already have and we'll meet in the Bailey. When we're done with this, everyone can have a nice cold glass of water on me. Let's move. All right, Rothschild. Szklanka wody? No to stoi... O kurwa. Jutro, godzina 16, bo odcinki są codziennie. Wejdź w linki w opisie i zostaw łapkę, napisz komentarz. Miłego dnia oraz miłej nocy. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Wiem, że to było strasznie chamskie. Pa.